Dzień dobry. Na dzisiejszym webinarium chciałbym omówić krótko, co nowego znajdziemy w Tableau 10.5, nowej wersji aplikacji BI do wizualizacji danych. Nowa wersja jest dostępna już od 11 stycznia tego roku i zawiera następujące trzy główne funkcjonalności. Hyper, Viz in Tooltip i Tableau Server na Linuxie. Pierwszą i najbardziej podkreślaną przez Tableau nową funkcjonalnością jest Hyper. Hyper to nowa technologia in-memory opracowana przez Hyper i zakupiona przez Tableau. Została zaprojektowana w celu szybkiego zaciągania danych i procesowania zapytań na wielkich i złożonych źródłach danych. Aż do 3 razy szybsze tworzenie ekstraktu i 5 razy szybszy czas wykonywania zapytań. Wystarczy tylko zainstalować wersję 10.5. Nie jest konieczna migracja danych. Kombinacja odczytu i zapisu dużych baz danych w jednym systemie. Zapytania transakcyjne i analityczne są procesowane jednocześnie. Unikatowe podejście technologii Hyper pozwala na prawdziwą kombinację odczytu i zapisu dużych baz danych w jednym systemie. To oznacza, że można mieć szybko stworzony ekstrakt bez poświęcania szybkiego czasu wykonania zapytań. Dynamiczne tworzenie kodu. Zapytania tworzone są w typie just in time. To oznacza, że Hyper optymalizuje i kompiluje zapytania, by optymalnie wykorzystać sprzęt i jego parametry. Kiedy Hyper otrzymuje zapytanie, tworzy drzewo zapytań, logicznie je optymalizuje, a potem używa jako wzoru, aby stworzyć unikalny kod, który następnie jest uruchamiany. Na końcu otrzymujemy lepszą utylizację sprzętową dla szybszej egzekucji zapytania. Dodatkowo Hyper używa metody pracy na małych częściach bazy jednocześnie. Są one przypisane efektywnie do wszystkich dostępnych rdzeniów, pozwalając na optymalizację w zależności od prędkości danego rdzenia. Tyle na temat Hyper. Kolejną funkcjonalnością jest tak zwana funkcjonalność Viz in Tooltip, czyli wizualizacje, które będzie można dodać do tooltipa. To nie tylko świetna forma interaktywności, ale również fantastyczny sposób, aby wzbogacić nasze dashboardy i story dodatkowymi danymi bez zaśmiecania podstawowego widoku. Viz in Tooltip pozwala umieszczać wizualizacje własnego projektu, pokazując je podczas wyboru lub najechania kursorem, dając w ten sposób precyzyjny widok trafnych danych. Dlaczego wizualizacje w tooltipie? Po pierwsze, pozwalają oszczędzić miejsce na dashboardzie, a po drugie dają możliwość fantastycznej interakcji. To potęguje ciekawość użytkownika i zachęca do eksploracji danych. Ja teraz postaram się pokazać, jak ta funkcjonalność wygląda bezpośrednio w Tableau. Mamy tutaj taki prosty dashboard, dane sprzedażowe na mapie Stanów Zjednoczonych. Kółka oznaczają wielkość sprzedaży. Po prawej stronie mamy wykres słupkowy i sprzedaż po segmentach. Mamy też dodany, stworzony wykres miar, do którego teraz przejdę. Ten wykres miar pokazuje cztery główne miary, które są dostępne w naszej bazie danych, czyli sprzedaż, zysk, rabat i sprzedane ilości. Teraz mógłbym umieścić ten wykres również gdzieś na dashboardzie, ale ponieważ mamy tę nową funkcjonalność w Tableau 10.5, to spróbuję umieścić tą wizualizację w taki sposób, aby po najechaniu na kółko dotyczące, opisujące konkretne miasto, pojawiły mi się te miary. Aby to zrobić, muszę przejść do workbooka, do worksheetu mapa, a następnie otworzyć półeczkę tooltip na Markscardzie i teraz, jak Państwo zapewne wiedzą, w wersjach poprzednich mogliśmy przy pomocy klawisza Insert dodać pola dynamiczne do tooltipa. Natomiast obecnie w wersji 10.5, kiedy otworzymy to menu, mamy tutaj opcję dodania worksheetów. Jak widzimy, mamy tutaj wszystkie worksheety, które są dla nas dostępne, więc ja wybiorę sobie ten worksheet Measures, na którym mamy właśnie te konkretne miary. Jak widzimy, on jest zapisany w postaci takiego osadzonego kodu.
i kiedy klikniemy OK, teraz najeżdżając na dane miasto, automatycznie widzę tę wizualizację. Dla każdego miasta ona oczywiście jest pokazywana inaczej, w zależności od tego, jak nasza sprzedaż, zyski, rabaty zmieniają się w czasie. Jak przejdę teraz na dashboard, to jest to widoczne również na dashboardzie. Także tak jak już mówiłem poprzednio, dzięki temu oszczędzamy również miejsce na dashboardzie, możemy pokazać dodatkowe informacje w postaci takiej wizualizacji. OK, co jeszcze w wersji 10.5? Otóż mamy tutaj połączenie Linuxa z Tableau Server, czyli tak naprawdę Tableau Server wreszcie możemy zainstalować w systemie Linux. Na każdym systemie, włączając Linuxa, obecnie możemy już zainstalować Tableau. Możemy zainstalować aplikację na każdej wersji Linuxa i wybrać metodę autentykacji. Po drugie, w tej wersji możemy zmieniać liczbę zadań wykonywanych w tle, VSQL i serwery aplikacji bez restartowania tejże aplikacji. A po trzecie, możemy korzystać z takich narzędzi Linuxowych, jak choćby Bash czy YAML. To są te trzy główne funkcjonalności, które Tableau podkreśla, natomiast ja popatrzyłem jeszcze na to, co mamy nowego w tej wersji 10.5 i po pierwsze, nie mamy już wersji Tableau Desktop 32-bitowej. Wersja 10.4 to ostatnia wersja, w której 32-bitowe wersje są dostępne. Obecnie jest to tylko wersja 64-bitowa. Po drugie, Tableau supportuje też połączenie SAP HANA do serwera, który jest skonfigurowany do przełączania awaryjnego. To zapewne fani SAP HANY będą mogli wykorzystać. Po trzecie, linia trendu, która może również mieć postać potęgową. Ja pokażę, jak to jest możliwe do uzyskania. Jeśli przejdziemy sobie tutaj na nasze miary i tutaj mamy linię trendu. Przy przeciąganiu linii trendu pokazuje nam się również opcja power, czyli tej linii trendu potęgowej. Kolejną funkcjonalnością jest downgrade workbooków do wersji poprzednich. To nie było dostępne dotychczas. Dotychczas, żeby uzyskać wersję poprzednią, trzeba było rzeczywiście dosyć mocno się namęczyć. Obecnie wystarczy, że klikniemy sobie menu File i tutaj mamy opcję Export as Version i tutaj możemy zdowngrade'ować nasz workbook aż do wersji 10.2 dzięki jednemu kliknięciu. Także jest to również dosyć ważna funkcjonalność, która pozwoli nam pracować również na starszych wersjach, jeśli mamy taką konieczność. Ostatnią funkcjonalnością, która dotyczy bardziej Tableau Servera, jest taka możliwość obecnie, żeby można było edytować oś na wykresie przy oglądaniu workbooków i edycji workbooków przez przeglądarkę. To nie było do tej pory dostępne. Obecnie ta funkcjonalność jest jak najbardziej dostępna, co na pewno ucieszy też użytkowników Tableau Server. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do korzystania z Tableau. Wersja 10.5 wygląda naprawdę bardzo interesująco.